mogę prosić pana, opiekuna pieska tutaj do nas? Bardzo bym prosił pana, opiekuna pieska tutaj. Jak długo taki pies służy i jak długo może taki pies służyć w takiej służbie? I no, co tu dużo gadać, pytanie będzie następujące. Jak mocno jest pomocny w waszej służbie? Proszę. Proszę państwa, może zacznę od życzeń dla dzieci. A więc wszystkiego najlepszego życzę. Dużo dobrych ocen, prawda, na koniec roku. Jeżeli chodzi o psa służbowego, to pies służbowy właściwie może w służbie około 5,5 roku. Przepraszam, pozwoli pan, czy to wy panowie tego psa szkolicie, czy on przychodzi ze specjalnej szkoły do was, do służby? Nie, nie przychodzi szkolony. Pieska dostajemy tak jak to było w moim przypadku, który miał miesiąc czasu. Generalnie na szkolenie pojechałem, drugieś, który trwał dwa miesiące, pojechałem, gdy pies miał około 6 miesięcy. I tam takie szkolenie i psa, i przewodnika trwało 2 miesiące. Oczywiście pan jest jedynym jego przewodnikiem i on jest pana prawą ręką, jak tu zauważyłem, nie było żadnych pomyłek, nie było niczego. I proszę powiedzieć, w jakim stopniu ten pies pomaga wam w tej służbie? No myślę, że oceniliby to najbardziej ci, którzy jeżdżą na granicę generalnie, którzy zajmują się drżycie. Jeśli tutaj tacy są, to być może oni to by najlepiej powiedzieli, prawda, i określili. Uważam, że jest to naprawdę duży postrach, jeżeli chodzi o przemyt i o ludzi, którzy się tym zajmują. Serdecznie dziękujemy z tego względu, bo jesteśmy troszeczkę ograniczeni czasem, bo chcemy dotrzymać czasu startu. Ja pewnie w moim imieniu, w imieniu koniarzy, dzieci, przede wszystkim wszystkich zebranych, serdecznie dziękujemy panom, państwu za bardzo krótki, aczkolwiek treściwy pokaz. Dziękujemy panu bardzo i życzymy przyjemnej i bezpiecznej służby. Dziękujemy bardzo. My jeszcze raz życzymy wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego. Proszę państwa, oprócz tych zawodów, ja się będę tutaj troszeczkę śpieszył, oprócz tych zawodów jeszcze po drugiej stronie tego gospodarstwa jest uroczystość Dzień Dziecka, zamki, niezamki, wyroby różnego rodzaju. I właśnie Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia, nazwane Zalesianki, przed państwem stoją, to są te panie w niebiesko-białych strojach z tymi bardzo ładnymi chustami. Proszę wyjść mikrofon z tamtej strony. Ja myślę, że najlepiej będzie, jeżeli pani sołtys i pani prezes tego, pani sołtys wsi Zalesia. Witam państwa bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy tutaj ze wsi Zalesie. Jest to piękna, malownicza wieś położona w środku lasu. Dlatego też motywem przewodnim są smerfy, ponieważ smerfy to takie małe skrzatki, które mieszkają w lesie i czerpią korzyści z lasu. Przyjechałam z grupą z Zalesia, z panią sołtys oraz z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Zalesie Zalesianka. W ramach działalności stowarzyszenia zajmujemy się inicjatywami oddolnymi, mówiąc najkrócej. Piszemy projekty, pozyskujemy pieniądze i realizujemy je poprzez poprawę estetyki wsi, poprzez zajęcia animacyjne z dziećmi na świetlicy. Prężnie działa właśnie nasza wiejska świetlica. Odbywają się tam zadania, które związane są z takimi dniami okolicznościowymi, jak
gimbatki, gimbiatka, gimbatki. W najbliższym czasie będziemy realizowały zadanie publiczne Urzędu Gminy Ulejego pod tytułem Dni Rodziny. Będzie to zabawa integracyjna dla wszystkich członków wsi, łącząca właśnie w sobie Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca. Ponadto możemy się pochwalić, w 2011 roku zdobyłyśmy pierwszą nagrodę w konkursie z inicjatywą. Poza tym realizujemy bardzo dużo projektów i z urzędu naszą